Ostatnio pastor Chojecki ciepło się o panu wyrażał. Czy myślał pan o powrocie do Idź Pod Prąd lub chociaż jakiejś współpracy? No cieszę się, że pastor Chojecki o mnie ciepło się wyrażał. Ja o panu Chojeckim też ciepło się wyrażam, jak są ku temu powody. A biorę go pod obronę, jeśli jakieś chłystki zupełnie niepotrzebnie go atakują i niesprawiedliwie. Ale nie myślę o współpracy z Idź Pod Prąd, ponieważ nikt mi tego nie oferował i też nie widzę powodu, żeby taką współpracę nawiązywać. Narracja trochę, myślę, się zmieniła. Nie wiem, czy byłby interesujący program, gdyby się bez przerwy się tam wadzili. Wiedzą państwo, że ja przyjąłem taką oto pozycję, że uważam, że skoro nie udało się powołać do życia jakiejś poważnej siły politycznej w obozie patriotycznym, no to przynajmniej nie trzeba kopać Prawa i Sprawiedliwości po kostkach. No nie jest to formacja doskonała, ale ja się nie doczekałem przez tych wiele lat jakiejś alternatywy i myślę sobie, że prędko to nie nastąpi, więc nie ma co, jak to się mówi, mówić pismo jedno zło. Głosowanie Trzaskowskiego, no to chyba nie jest najlepszy pomysł dla osób, które uważają się za polskich patriotów. Kiedy pan wraca do programu Jedziemy? W przyszły poniedziałek program już mam, jestem umówiony i będę w Jedziemy w przyszły poniedziałek. Miałem być już ten, ale okazało się, że te obchody rocznicowe zmieniły nieco ramówkę. Czy uważa pan za stosowne, że żona pana Andruszkiewicza dostała posadę prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu z wykształceniem, jest filologiem rosyjskim? Proszę państwa, ja nikogo nie mianuję, nikogo zwalniał nie będę. Wiele osób ma zupełnie inne wykształcenie niż zawód, który wykonuje, także to nie jest jakaś tutaj szczególnie okoliczność utrudniająca podjęcie takiej posady. Myślę, że warto rozliczyć prezesa po pewnym okresie z tego, jakie osiąga wyniki. Tak, żebym prosił nie wchodzić też w taką narrację, że tam żona posła i tak dalej. Niestety, w świecie demokratycznym w Polsce to jest tak wszystko skonstruowane, że jednak w ten sposób to wszystko działa i akurat Prawo i Sprawiedliwość nie jest pierwszą formacją, która akurat obsadza funkcje swoimi. No przecież to polityka to jest też zdobywanie władzy. Ja bym się bardzo dziwił, gdyby została wyznaczona osoba z wrogiego obozu. No tutaj byśmy podejrzewali jakiś sabotaż. I mnie na przykład martwi to, że nie mamy porządnego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. No bo do tej pory to widzę przedmiotem starań o tą funkcję, kto się interesuje tym? Ta pani, która tam współpracowała z obecnym rzecznikiem Bodnarem. Osobiście jakoś tych osiągnięć wielkich tej pani nie widzę, no i jakaś ponadpartyjna zgoda, że to w zasadzie najlepsza kandydatka. Ja uważam, że jak doszło do tego, że osoba o klarownych poglądach politycznych oprócz lewicowych nie może być rzecznikiem praw obywatelskich, to po prostu ten urząd trzeba by jakoś tam powoli neutralizować i w ogóle zlikwidować, bo uważam, że to, co wyprawiał pan Bodnar, no to już jest całkowite skompromitowanie tego urzędu i ta pani, która na jego miejsce ma przejść, której nazwiska, to ja nawet nie jestem w stanie zapamiętać, państwo zapewne też, no to przełomu nie będzie. Proszę rozliczać panią Andruszkiewiczową z jej realnej pracy. Ja też będę się przyglądał. Oczywiście takie podejście do zagadnienia, że no, osoby bliskie, osób ze świata polityki biorą jakieś funkcje, no to nam się bardzo źle kojarzy, bo to nepotyzm i tak dalej. No ale no, ja mówię, no ale co, to co przeciwników politycznych brać na takie posady? No to tak nigdy nie było i nie będzie. Myślę, że niespecjalnie się czymś tutaj ekscytować. Jak państwo wiedzą, mi tam nikt nic nie zaproponował na tym polu, mimo wielu takich oskarżeń. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Powiem tylko tyle, życzę pani Andruszkiewiczowej, żeby sobie poradziła z funkcją prezesa i żeby Agencja Rozwoju Przemysłu osiągała pod jej kierownictwem same sukcesy. Pani Andruszkiewiczowa, niech mi pani nie zawiedzie. Czy mamy coś jeszcze na dzisiaj? Widzę, że to wszystko.